Kim byli wikingowie. Wikingowie byli to skandynawscy wojownicy, którzy od VIII do połowy XI wieku podejmowali wyprawy rabunkowe, ale też wyprawy kupieckie, osadnicze. Część tych wypraw docierała naprawdę bardzo daleko. To nie tylko cała Europa, Morze Śródziemne, ale też Bliski Wschód, Ruśkijowska, a nawet udało im się dotrzeć do Ameryki Północnej. Swoje wyprawy rozpoczęli w drugiej połowie VIII wieku. Pochodzili z Danii, Norwegii, Szwecji, oczywiście z terenów dzisiejszych tych państw. Rozpoczęli je, ponieważ wraz z ociepleniem klimatu i lepszym rozwojem rolnictwa przełożyło się to na większą ilość pożywienia i szybko rosnącą liczbę ludności. A ponieważ sąsiedzi byli słabi, to rozpoczęli oni wyprawy rabunkowe, handlowe, z biegiem czasu również osadnicze. Atakowali z zaskoczenia, często daleko w głąb lądów. Dzięki temu, że ich łodzie doskonale radziły sobie nie tylko na morzu, ale też na rzekach. Walczyli głównie jako piechota, konnica była czymś spotykanym w ich przypadku bardzo rzadko. Walczyli w zwartych formacjach, używając mieczy, toporów, włóczni, jakąś formę opancerzenia zawsze posiadali, do tego tarczę, okrągłem, okrągłą drewnianą tarczę i hełm, który jak już chyba wszyscy wiemy nie miał rogów, Rogi pojawiły się dopiero w XIX wieku, gdy w teatrze chciano odgrywać rolę Wikingów, ale trzeba było ich przedstawić w taki bardziej straszliwy sposób i w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli, że to akurat Wikingowie. Oczywiście, niektórzy z Wikingów na pewno mieli hełmy z rogami, no ale hełmy z rogami pojawiają się już od 3000 lat, więc to nie jest tylko Wikingów. Więc to nie tylko u Wikingów takie jednostkowe przypadki się zdarzały. A jeśli mowa o strachu, to Wikingowie w bardzo dobry sposób tym strachem grali. Podsycali go, tworzyli swoją legendę, dzięki której bardzo często zaatakowani woleli uciec, niż stawiać jakiś zbrojny opór. Woleli też bardzo często zapłacić jakiś okup, żeby po prostu nie walczyć z Wikingami. Żeby wyprawy mogły w ogóle wyruszyć, potrzebne są oczywiście łodzie. Najsłynniejsze są oczywiście drakary, czyli łodzie do wypraw, które odbywały się blisko brzegów. Londo, blisko lądu. Były to płaskodenne, wiosłowe łodzie, ale też posiadające żagiel. Były to też łodzie, które w doskonały sposób sprawdzały się na rzekach. Oczywiście poza drakarami używali też pełnomorskich knar, które świetnie sprawdzały się na pełnym morzu, a te umiejętności żeglarskie, jeśli chodzi o wikingów, były na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o to granie strachem, o którym zacząłem mówić. Oczywiście Wikingowie specjalnie się przebierali, tworzyli te mity, okrutni również byli, wszyscy wówczas byli okrutni, i dzięki właśnie temu przeszli do legendy. Nie mówiąc o tym, że te ich ataki, często przeprowadzane w nocy z zaskoczenia, w miejscach, gdzie nikt się ich nie spodziewał, to wszystko powodowało, że byli często, brano ich często za wręcz postacie demoniczne. Tak jak wspomniałem, to nie tylko łupienie, to nie tylko wyprawy rabunkowe. To też handel, w którym bardzo dobrze sobie radzili. Część oczywiście tego, czym handlowali, pochodziła z tych miejsc, gdzie odebrali to siłą. Oczywiście handlowali też niewolnikami to też był bardzo ważny składnik ich handlu. Sprzedawali, kupowali, handlowali wszystkim złotem, solą, srebrem, zbożem, ceramiką, jedwabiami, przyprawami dosłownie wszystkim. Dzięki temu, że docierali naprawdę do bardzo odległych miejsc, na przykład na Bliski Wschód, to mogli tam wymieniać towary, które w Europie, na przykład północnej, były łatwo dostępne na towary bardzo egzotyczne, które po wymianie i powrocie z takiej wyprawy handlowej uzyskiwały gigantyczną wartość. Do tego, wraz z upływem czasu, coraz częściej zakładali osady. Osady, później nawet państwa, które były zakładane w miejscach, gdzie ten klimat, te warunki były oczywiście o wiele odpowiedniejsze do życia niż tam, skąd się wywodzili. Islandia, Irlandia, Brytania, Francja i wiele, wiele innych miejsc. Miejsc, w których zakładali osady i miejsc, w których po prostu zaczynali przyswajać miejscową kulturę i też dodawać część swojej. U nas oczywiście też się pojawiali, głównie na Pomorzu. Oczywiście, byli też najemnikami, którzy, których można było spotykać również w Polsce. Czy napadali tylko na klasztory? To jest bardzo często stawiane pytanie. Oczywiście napadali na wszystkie miejsca, gdzie było coś cennego czy to coś cennego, co można zrabować, czy też niewolnicy. A ponieważ klasztory były miejscami, gdzie było co łupić, do tego były słabo bronione, to te klasztory stawały się bardzo ważnym ich celem. Do tego atak na klasztor był postrzegany jako coś bardzo obrazobójczego, więc te ataki na te klasztory były jak najbardziej podkreślane i to właśnie one przechodziły do legendy. Pierwszy taki atak zapisany to rok 793 i atak na Lindisfarne w Anglii, na wybrzeżu angielskim. Oczywiście do ataków dochodziło wcześniej, ale to jest taki pierwszy zapisany atak. I właśnie od tego momentu wszystko się rozpoczęło. Bardzo szybko, wraz z rosnącą siłą i liczebnością, Wikingowie stawali się coraz groźniejsi, i powoli rozpoczął się proces coraz dalszych wypraw. Tak jak wspomniałem, z Danii, Norwegii i Szwecji docierali naprawdę dosłownie wszędzie. Wraz z czasem i zakładaniem coraz większej liczby osad i niejako podbijaniem terenów, Powstawały też państwa. Księstwo Normandii we Francji, zdobycie Anglii przez Normanów, czyli z pochodzenia Wikingów. U siebie też zaczęli budować takie bardziej nowoczesne państwa. Stawali się z biegiem czasu coraz bardziej cywilizowani, do tego zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. A kiedy dodamy do tego, że te państwa, które atakowali, również rosły w siłę, też zaczynały być takimi bardziej nowoczesnymi, scentralizowanymi, silnymi państwami. Wtedy okazało się, że wikingowie powoli przestali przeprowadzać te wyprawy. Po prostu albo stali się, stali się ludźmi, którzy woleli na miejscu po prostu czy to mieć jakieś gospodarstwa rolne, czy to jakieś rzemieślnictwo, czy też zdawali sobie sprawę, że te wyprawy już nie mogą być przeprowadzane w tak skuteczny sposób, kiedy przeciwnik jest w stanie ich odeprzeć. Tutaj może kilka dat. Około 982 roku odkryli Grenlandię. W 874 roku, czyli wcześniej, zaczęli zasiedlać Islandię. Około roku tysięcznego dotarli do Ameryki Północnej, choć tam zbyt długo nie pozostawali, ponieważ no niezbyt dobrze im się okładało z lokalnymi ludźmi. Byli wszędzie i pokazali, że handel morski to bardzo fajna sprawa. Tutaj może jeszcze na koniec taka sprawa o ich wzroście. Ponieważ ten ich wzrost, no jak na dzisiejsze warunki, nie był zbyt. Imponujący, 170 kilka centymetrów ponad, 1,80 m. Pamiętajmy tylko, że wówczas ludzie w Europie byli niżsi. Statystycznie byli tak średnio zdecydowanie niżsi od dzisiejszych ludzi. I wzrost, który dzisiaj byłby uznawany za wzrost średni, wtedy był wzrostem dużym. Że kiedy ktoś opowiadał, że ktoś, ich, ktoś go, ich napadł, to lepiej było mówić, że przegrało się z jakimiś gigantami, olbrzymami, super silnymi, niż powiedzieć, że przegrało się ze zwykłymi ludźmi. A Wikingowie byli zwykłymi ludźmi, normalnie walczącymi, odważnie, bardzo skutecznie, ale jednak w sposób normalny. Dlatego też bardzo często byli najemnikami. O tym, co wspomniałem bardzo często byli ludźmi, którzy chronili. Najwyżej postawionych ludzi, na przykład w królestwach, czy to w Bizancjum, czy w innych miejscach, za odpowiednią cenę, wynagrodzenie, taki władca mógł po prostu mieć doskonałych wojowników, nieprzekupnych, wojowników, których wszyscy się obawiali. I w ten sposób z biegiem czasu ta legenda powstała, no i dotarła wręcz do dzisiejszych czasów. I to nasze dzisiejsze wyobrażenie, chociaż często odbiega od rzeczywistości, to jednak pokazuje, jak byli wikingowie odważni potrafiący wybrać się na wyprawę naprawdę na ówczesny koniec świata, wrócić z tej wyprawy i jeszcze przynieść, czy to niewolników, czy też potężne zyski. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.